Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ustawiamy fazę w subwooferze. Nie wszystkie subwoofery mają taką opcję. Mój ma i wbrew pozorom jest to ważne, żeby synchronizować pracę subwoofera z głośnikami. Czyli generalnie membrana w głośniku i w subwooferze ma wychodzić i wchodzić w tym samym momencie. To jest kwestia polaryzacji. Jeżeli będziemy mieć fazę źle ustawioną, one będą chodziły na odwrót. Oczywiście jest to ledwie słyszalne, ale da się to zrobić na ucho. Niemniej jednak, ja się chyba jednak pomyliłem w ostatnim filmiku. Ustawiłem sobie fazę na 180, tak mi uszy podpowiadały. Po czym obejrzałem jeden filmik na YouTubie i gość mówił, żeby sobie ustawić subwoofery obok siebie, puścić muzykę z głębokim basem i po prostu obserwować. Tak pomyślałem sobie, że dam kamerę na statyw i potem ewentualnie w edytorze tekstów w zwolnieniu będzie to lepiej widać, na której fazie one chodzą równocześnie. Trzeba też znaleźć muzykę z głębokim, mocnym basem i w sumie znalazłem teraz inną piosenkę tego wykonawcy. Tu jest naprawdę mocny bas, że membrana w głośnikach mocno wychodzi do przodu. I teraz tak, żeby widzieć pracę membrany, żeby ona się mocno wysuwała, no to wiadomo, że głośnik będziemy musieli dać praktycznie na maksa. Ja jeszcze pociągnąłem basy na maksa, subwoofer ściszyłem, bo tutaj trzeba mocy, żeby to pracowało, a tutaj delikatny sygnał i już mocno pracuje membrana. Trzeba to sobie ustawić, żeby był taki skok mniej więcej podobny do tego skoku tutaj w głośniku. No dobrze, sprawdziłem jeszcze raz. W tym momencie faza w subwooferze jest ustawiona na 0. Ja włączam muzykę, a tutaj oczywiście przyciszę, żebyście nie zwariowali. Wy obserwujcie pracę membran, czy one pracują równocześnie, czy nie, kiedy jest ustawione 0. OK, i przełączam na 180. No dobra, jeszcze raz ustawię 0, ale teraz przyciszę trochę subwoofera, żeby membrana tak mocno nie skakała. OK, przyciszyłem lekko subwoofera i znowu jest 0. Pewnie się tak. Mamy 0. Jedziemy. Dobra, i przełączam na 180. Okej, i jeszcze jedna piosenka, teraz na tym. Faza wraca na 0. Jedziemy. Okej, i faza na 180. No trzeba przyznać, że najmocniejszy bas, czyli najmocniejsze wysunięcie membran było jednak chyba na tej piosence, więc powtórzymy jeszcze raz na tym.
faza na zero. OK, i faza na 180. No dobra, ja sobie teraz to obejrzę na edytorze i zobaczymy, która faza jest odpowiednia. Dzięki, trzymajcie się.